Dzień dobry, witajcie w dniu dzisiejszym z tego pięknego, zaśnieżonego miejsca. Witam was hasłem z Księgi Remiasza 10:12. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził krąg ziemi swoją mądrością, a rozumem rozpostarł niebiosa. W tym miejscu jakoś tak wyjątkowo to słowo dociera do mnie, kiedy wokół jest tyle śniegu, tyle pięknych widoków. Jak pisze Dawid, on rozsypuje śnieg jak wełnę. I wiecie, to jest niesamowite w tym fragmencie, który dzisiaj czytamy, że Bóg jest twórcą, że On to wszystko tak pięknie stworzył, mądrze, w taki zaplanowany sposób. I ta informacja, że jest twórcą, jest niesamowitą taką nadzieją i czuję taką przygodę, kiedy o tym myślę, dlatego że On dzisiaj tworzy czyste serce. On dzisiaj tworzy społeczność, którą jesteśmy w Kościele. On tworzy piękne chwile, piękne odczucia działania Ducha Świętego, który jest jakby wykonawcą Jego wielkich wizji, Jego wielkich projektów. I to sprawia, że w życiu z Bogiem pojawia się taki element właśnie przygody, że wierzę, Panie Boże, że Ty coś dla mnie przygotowałeś. Chcę iść Twoją drogą, bo Ty jesteś twórcą w moim życiu. I to napełnia taką radością, taką niesamowitym poczuciem, że coś wyjątkowego wciąż przed każdą i każdym z nas. Ja dzisiaj pragnę Wam życzyć, żebyście doświadczyli tego, że Duch Święty jako ten wykonawca wizji Stworzyciela, Twórcy, żeby ten Duch Święty również stworzył coś dzisiaj w Waszym życiu i żeby tworzył każdego dnia, żebyśmy mogli odczuwać to, że On jest Bogiem żywym, Bogiem, który właśnie cały czas coś układa, coś rozpoczyna, być może również coś i kończy, ale po to, żeby coś nowego się rozpoczęło. I życzę Wam dzisiaj dobrego, błogosławionego dnia, ciepłego. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.